obejrzeniu ostatniego filmu wiesz już, jak utworzyć układ swojego e-sklepu. Teraz przyszedł czas na ustawienie motywu kolorystycznego, czcionek oraz ikon. W tym filmie pokażę Ci, jak dowolnie zmieniać styl oraz jak wygenerować Twój autorski szablon. Przejdźmy do projektowania. Wejdź na stronę naszego kreatora wyglądu, klikając w panelu administracyjnym Wygląd sklepu, a następnie Kreator wyglądu. Gdy w pełni przygotujesz układ swojego szablonu, przejdź do zakładki Style, gdzie wybierzesz motyw kolorystyczny, czcionki oraz ikony. W pierwszej kolejności wybierz motyw kolorystyczny. Po kliknięciu na nazwę zakładki widocznych jest 5 gotowych układów: domyślny, bordowy, beżowy, granatowy oraz niebieski. Możesz wypróbować każdy z nich. Kliknij w wybrany motyw i zobacz, jak zmienia się Twój e-sklep. Jeżeli któryś z oferowanych przez nas motywów już w tym momencie przypadł Ci do gustu i chcesz go wprowadzić w swoim szablonie, to zaznacz go, a następnie zapisz zmiany. Jeśli jednak chcesz zmodyfikować motyw, to kliknij na dowolny i wybierz Edytuj. Teraz możesz dostosować kolory motywu do każdego elementu. Możesz m.in. dowolnie zmieniać kolory tła, tekstu, ikon oraz innych drobnych elementów. Aby zmienić kolor, kliknij na kwadrat znajdujący się obok wybranej sekcji. Wybierz kolory, a następnie zapisz zmiany. Zwróć uwagę na to, co zmieniło się w wyglądzie Twojego szablonu. Aby podejrzeć inne strony, np. listę towarów lub koszyk, naciśnij dwukrotnie powrót, a następnie przejdź do zakładki szablon. Z rozwijanej listy wybierz interesującą Cię stronę, np. wspomnianą listę towarów. Zmiany możesz podejrzeć na dwa sposoby, wybierając opcję podgląd znajdującą się w prawym górnym rogu lub wybierając zakładkę style. Postępuj podobnie przy okazji każdej modyfikacji. Pamiętaj także o zapisywaniu zmian na bieżąco. Przy okazji modyfikacji możesz także wygenerować dotychczasową wersję szablonu i zapisać go na swoim dysku. Warto zatrzymać się przy towarach. W kreatorze Komarch możliwe jest ustawienie m.in. koloru ceny, ceny przed obniżką, oceny, a także oznaczeń towarów informujących o promocjach oraz nowościach. Po ustawieniu kolorów możesz przejść do modyfikacji czcionek. Do wyboru mamy, podobnie jak w przypadku motywu kolorystycznego, 5 opcji. Wybrana czcionka będzie miała taki sam styl na każdej stronie, niezależnie od tego, czy będzie to strona główna, lista towarów czy koszyk. Ostatnią rzeczą, jaką możesz samodzielnie określić, to styl ikon. Zdecyduj, czy chcesz, aby były one standardowo wypełnione kolorem w środku, czy może mają to być jedynie kontury. Tutaj możesz także dokonać zmiany ikony koszyka. Wystarczy, że rozwiniesz listę. Zapisz wszystkie wprowadzone zmiany, nazwij szablon i wygeneruj go. Tak powstały plik będziesz mógł zaimportować do swojego e-sklepu. Na koniec warto wspomnieć, że wszelkich zmian możesz także dokonywać z poziomu panelu administracyjnego. Wystarczy, że z zakładki Wygląd sklepu przejdziesz do ustawień. Zmiany możesz zapisać, klikając ikonę dyskietki w prawym górnym rogu. Żeby je podejrzeć, należy wybrać Więcej, a następnie przejść do podglądu zmian wyglądu sklepu w czasie rzeczywistym. W tym momencie została przez Ciebie zaprojektowana strona Twojego e-sklepu. Wiesz już, jak korzystać z funkcji kreatora. Baw się wyglądem i rozwijaj swój e-sklep. Powodzenia!